Mieszkała stonoga pod Białą, bo tak jej się podobało. Raz przychodzi liścik mały do stonogi, że proszona jest do Białej na pierogi. Ucieszyło to stonogę, więc ruszyła szybko drogę. Nim zdążyła dojść do Białej, nogi jej się poplątały. Lewa z prawą, przednia z tylną. Każdej nocy bardzo pilną. Szósta zdążyć chce przed siódmą, ale siódmej iść za trudno, no bo przed nią stoi ósma, która właśnie jakiś gus ma. Chciała minąć jedenastą, poplątała się z piętnastą, a to znów z 25, 30, 90, a druga z 44, choć wcale nie było warto. Stanęła stonoga wśród drogi. No, rozplątać chcę sobie nogi, a w Białej stygną pierogi. Rozplątała pierwszą, drugą. No, z trzecią trwało bardzo długo, zanim doszła do 30. Zapomniała o 20. Przy 40 już się krząta. No, a gdzie jest 50? 60 nogę beszta. No, prędzej, prędzej, a gdzie reszta? To wszystko trwało tak długo, że przez ten czas całą Białą przemalowano na zieloną, a do zielonej stonogi nie proszono.